Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj rzucimy sobie okiem na grę Bloodline Champions, która znajduje się obecnie w fazie zamkniętej bety. Za produkcję odpowiedzialne jest studio Stunlock, a wydawcą jest firma Funcom, znana m.in. z Age of Conan. Studio Stunlock to nowa firma, a Bloodline Champions to ich jedyna i pierwsza produkcja. Przyznać trzeba, że jak na pierwsze kroki w tej branży, to poradzili sobie całkiem nieźle. Projekt jest zdecydowanie wart uwagi i chyba grzechem byłoby go pominąć. Warto przynajmniej sprawdzić, jak wygląda cała rozgrywka. Przechodząc jednak do rzeczy. Bloodline Champions to gra oferująca pojedynki między grupami graczy, toczące się na arenach. Co od razu rzuca się w oczy, to prostota rozgrywki, jasne i przejrzyste zasady, ale przy tym niezwykle zbalansowany schemat gry, oferujący mnóstwo zabawy opartej w zdecydowanym stopniu na umiejętnościach graczy. Z pojedynków został praktycznie całkowicie wyeliminowany czynnik losowy. Zadawane obrażenia, pułapki czy leczenie zamykają się w jasnych, określonych wartościach. Zawsze zatem wiemy, jakie zadajemy obrażenia, czy jaki jest poziom naszych czarów leczących. Możliwości naszego bohatera zostały więc jasno określone. Pozostaje nam jedynie ich wykorzystanie, a o naszym sukcesie decyduje wyłącznie to, jak podołamy temu zadaniu. Cała zabawa jest niezwykle wciągająca. Głównie dzięki temu, że za każdym razem odnosząc sukces bądź porażkę, wiemy świetnie, co było jego przyczyną. Łatwo zauważyć, co zrobiliśmy dobrze, a co za przeproszeniem spieprzyliśmy i nad czym musimy jeszcze popracować. Deweloperzy oddali do naszej dyspozycji 16 postaci, pogrupowanych w 4 archetypy. Mamy więc ciężkiego tanka, wyposażonego w umiejętności defensywne i dużą ilość życia. Oprócz tego szybkich, ale i lżej opancerzonych bohaterów przeznaczonych do walki wręcz. Do tego dochodzą wolniejsze postacie, które mogą walczyć z dystansu i dysponują przy tym umiejętnościami pozwalającymi zachować odległość od przeciwników. Ostatni archetyp to healer, który potrafi co prawda zadawać obrażenia na dystans, ale przede wszystkim leczy sojuszników. Grę prowadzimy przy użyciu klawiatury i myszki. Poruszamy się i atakujemy za pomocą odpowiednich klawiszy. Myszkę natomiast wykorzystujemy do namierzania celu. Działa to wszystko dosyć sprawnie. Chociaż muszę przyznać, że opanowanie wszystkich niuansów sterowania zajmuje trochę czasu. Każdy bohater został wyposażony w zaledwie 6 umiejętności i 7 specjalną. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to zbyt wiele, ale zdecydowanie wystarcza do prowadzenia dynamicznej i ciekawej rozgrywki, nie pozbawionej przy tym elementów taktyki. Twórcy gry zdecydowanie postawili na balans i prostotę i w tych aspektach odniesie niewątpliwie spory sukces. Gra jest dla mnie zdecydowanie sporym zaskoczeniem, bo szczerze przyznam, że nie słyszałem o niej wcześniej. Ludzie ze studia Stunlock nie próbowali robić jakiejś wyjątkowej czy nietypowej gry. Sięgnęli po wypróbowane pomysły, zbudowali zróżnicowane areny, oddali w ręce graczy sporo nietypowych, ale jasno określonych postaci. A wszystko to perfekcyjnie zbalansowali, dając graczom do rąk nietypowy jak na dzisiejsze czasy produkt. Już dawno bowiem nie widziałem gry, w której o moim sukcesie decyduje tylko i wyłącznie poziom własnych umiejętności. Nie wiem, czy gra odniesie sukces, bo zawsze trudno powiedzieć. Tym bardziej, że nie jest to specjalnie głośna produkcja. Jednak ci, którzy będą mieli okazję w nią zagrać, licząc przy tym na fajną i zbalansowaną rozgrywkę multiplayer, powinni być zachwyceni. Jeżeli macie zatem okazję, żeby grę wypróbować, to mogę z czystym sumieniem wam ją polecić. W chwili obecnej trwa zamknięta beta gry, do której można się zgłosić na oficjalnej stronie produkcji. Odpowiednie linki znajdziecie na moim wpisie na gameplay.pl. Jeżeli natomiast trafiliście tutaj bezpośrednio z YouTube'a, to znajdziecie je w opisie filmu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.